Uchwała dotyczy odwołania pani Bernadety Dzieciak z dniem 26 października 2011 roku ze stanowiska skarbnika miasta Oświęcim. Ja mam tylko takie, właśnie pytanie, informacje. Dzisiaj dotarło do Biura Rady pismo pani Bernadety Dzieciak. Ja przesłałem je, znaczy Biuro Rady po mojej wcześniejszej deklaracji przesłało je na laptopy do państwa radnych. No i tyle, także czy są, tak, jest pytanie w tej sprawie? Panie Przewodniczący, no ja chciałabym prosić w tym momencie o bliższe wyjaśnienia tutaj, ponieważ pani skarbnik podnosi kwestię prawną dotyczącą podstawy prawnej i nie zgadza się z treścią uchwały Rady Miasta, także bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w związku z rezygnacją przeze mnie z funkcji skarbnika miasta, pragnę wyjaśnić, że w piśmie z dnia 6 października 2011 roku zrezygnowałam z funkcji skarbnika miasta, a nie wypowiedziałam w stosunku pracy łączącego mnie z Urzędem Miasta, jak przeczytałam w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta. Zapis w moim piśmie dotyczy zachowania okresu wypowiedzenia, miał natomiast na celu wyraźne zaznaczenie, że nie chodzi o porozumienie stron. Złożyłam rezygnację z pełnionej funkcji po rozmowie z prezydentem, a teraz czekam na decyzję Rady Miasta. Wyjaśniam to z góry, albowiem chcę uniknąć nieporozumień w zakresie treści świadectwa pracy, gdzie w sytuacji odwołania mnie z funkcji przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo powinien być podany jako podstawa rozwiązania stosunku pracy artykuł 70, paragraf 1 i 2 Kodeksu Pracy. Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku w Urzędzie Miasta Kęty, gdzie pani skarbnik w lutym tego roku także złożyła rezygnację. Podstawa rozwiązania stosunku pracy jest to dla mnie bardzo istotna, dlatego liczę na zrozumienie, inaczej niniejsze pismo proszę traktować jako cofnięcie złożonej rezygnacji z pełnionej funkcji. Z wyrazami szacunku Bernadeta Dzieciak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam projekt uchwały i uzasadnienie, bo ja rozumiem, że pani skarbnik odnosi się do uzasadnienia. Mam pismo z dnia 6 października 2011 roku, skierowane do mnie, podpisane przez panią Bernadetę Dzieciak o następującej treści. Niniejszym uprzejmie informuję, że z dniem 26 października 2011 roku rezygnuję z funkcji skarbnika miasta Oświęcim z powodów osobistych, z zachowaniem przysługującego mi okresu wypowiedzenia. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę. Jak Państwo czytacie uzasadnienie, ono jest identyczne. Może tylko jest zmienione w pewien szyb, natomiast jest ono identyczne w stosunku do tego, co zostało złożone przez panią skarbnik. Natomiast powodem naszej rozmowy i decyzji, ale i też chyba konkluzją tej rozmowy był w dużej mierze fakt, który Państwu w większości był znany i jest znany. Mi on też był znany, czyli trudności współpracy z współpracownikami. Na dzień dzisiejszy no, to pismo mnie w dużej mierze zaskoczyło, bo powiem szczerze, że te ustalenia, które mieliśmy miesiąc temu, zostały w jakiś sposób przez panią Bernadetę Dzieciak zmienione. Ja powstrzymuję dalej swoje stanowisko z samego faktu odwołania pani Bernadety Dzieciak ze stanowiska skarbniczki miasta, jak i samej procedury wypowiedzenia pracy, że ona została zawarta w jej piśmie. No mam pytanie jeszcze dalej o kwestię prawa, bo skoro będzie umowa o pracę rozwiązana z panią skarbnik bez podania tego stosunku pracy, bez podania, przepraszam, tej podstawy prawnej, czyli tego artykułu 70, paragraf 1 i 2 Kodeksu Pracy, to w tym momencie jakie to będzie miało później w kontekście konsekwencje, jeśli będzie chodziło o podjęcie dalszej, znaczy pracy gdzie w innym miejscu? Bo z tego wynika, że będzie miało. Dlatego ja proszę o opinię prawną tutaj. Dziękuję. Proszę się nie martwić. Myślę, że odpowiedź będzie zbieżna ewentualnie z oczekiwaniami. Wysoka Rada, wiadomo, że my
nie zajmujemy się stosunkiem prawnym, jeśli chodzi o prawo pracy między pracodawcą a pracownikiem. Ja oczywiście konsultowałem z prawnikiem, jak to wygląda. Prawnik mi pokazał, że w prawie pracy są zapisy właśnie dotyczące między innymi tych funkcji, które są z wyboru. Dlatego zadaję właśnie pytanie, spokojnie, przepraszam. Jeśli złożymy w kompilacji te dwa pisma pani skarbnik, jaka będzie rzeczywiście podstawa prawna, jeśli tak jest w ustawie, że jest to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, jaka będzie podstawa prawna podana w świadectwie pracy pani Bernadety Dziedziak w momencie, kiedy Rada oczywiście przychyli się do wniosku pana prezydenta i odwoła z funkcji panią Dziedziak. Proszę, szanowni państwo, jeżeli dokonać kompilacji tych pism, czyli zarówno pisma z 6 października, jak i wyjaśnień, które zostały złożone w tym piśmie 24 października, można stwierdzić jedno. Zamiarem pani skarbnik była jedynie rezygnacja z funkcji bez składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosunku pracy. Tak należałoby interpretować te dwa pisma razem. A zatem odwołanie, które by nastąpiło w dniu dzisiejszym, oznaczałoby, że pracodawca z nią rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem. Z uwagi na treść artykułu 70, tego artykułu, który pani skarbnik przywołała, 70 paragraf 1 i 70 paragraf 2 kodeksu pracy. Gdyby dokonywać, kompilacji tych pism, czyli najpierw złożonego oświadczenia, a następnie wyjaśniającego treść złożonego oświadczenia woli. Tak, proszę. Czyli mówiąc z prawniczego na nasze, rozumiem, że oczekiwania pani skarbnik co do podstawy prawnej będą spełnione, tak? Tak, no ja tak rozumiem, że tak. Tak. W sprawie odwołania skarbnika miasta, druk numer 264, łamane przez 11. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Jedna radna. I jedna osoba jest przeciw. Kto z państwa się wstrzymał? 16 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie odwołania skarbnika miasta. Punkt 7.2. Powołanie skarbnika miasta, druk nr 265, łamany przez 11. Uchwała dotyczy powołania pani Beaty Hakuła z dniem 27 października 2011 roku na stanowisko skarbnika miasta Oświęcim. Czy jest konieczność referowania projektu tej uchwały? I widzę, że ktoś taką zgłaszał. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Bardzo proszę, Jacek Potaszek, radny Jacek Potaszek. Dziękuję panie przewodniczący. Tu mamy datę od 27, a rozumiem, że pani poprzedni skarbnik jest na chorobowy, więc nie wiem, czy może być dwóch skarbników zaraz. Nie się wydaje, że jeśli odwołaliśmy, to nie mamy skarbnika wyjścia. Okej. Już od teraz nie mamy skarbnika wyjścia. Dobrze. W takim razie tylko bym bardzo prosił, coś o nowej pani skarbnik, dwa słowa, bo pani skarbnik się przedstawiła. Dobrze, oczywiście. Państwo radni otrzymaliście bodajże wczoraj drogą elektroniczną biografię zawodową pani kandydatki, pani Beaty Hakuły, ale oczywiście bardzo proszę pani prezydencie o dokonanie prezentacji. Proszę państwa, panią Beatę Hakułę państwo w większości znacie, bo to jest długoletni pracownik Urzędu Miasta, tak naprawdę to jest pierwsza praca, ale dość długoletnia, bo od 1987 roku właśnie pracuje w Urzędzie Miasta w Oświęcimiu. Posiada wykształcenie ekonomiczne na Akademii Górniczo-Lotniczej w Krakowie. Właśnie rozpoczęła pracę od 21 września 1987 roku w Urzędzie Miasta jako referent w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym. Następnie była księgową w tym wydziale, była także inspektorem i od 1 lutego 1990 roku
była kierownikiem referatu księgowego w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym, a od 1 października 2011 roku pełniła funkcję i pełni nadal funkcję głównego księgowego Urzędu Miasta. Oprócz doświadczenia, wykształcenia, pani Beata Hapuła jest osobą bardzo akceptowaną przez pracowników, przez współpracowników. Jest osobą życzliwą, pogodną i mam nadzieję, że tutaj wspólna praca zarówno na poziomie współpracowników, jak i kierownika przyniesie efekty, na pewno kompetencje, które posiada, postaramy się optymalnie wykorzystać na dobra funkcjonowania miasta. Ze swojej strony deklaruję oczywiście, mam nadzieję, że pani Beata też pewną tutaj gotowość współpracy z Radą Miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, że ktoś chciał je zadać. Otwieram dyskusję nad tym punktem porządku obrad. Czy są chętni do wzięcia w nim udziału? Nie ma. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta, druk nr 265, łamane przez 11. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Do gratulacji się przyłączam.